Ty jesteś z Lublina? Lubin. Z Lubin. Obok Legnicy, ale przy Wrocławiu. Ty widzę, że jesteś niezorientowany. Gdzie jest Lubin? Nie ma szlak. Ja mało jestem w ogóle zorientowany. No. A powiedz mi, czy Lubin uskrzydla, czy Zamula? Czy Zamula jest... raczej. Wiesz, że Lubin ma też telewizję? Wiem. I Lubin? Byłem. Nie, nie byłem. Lubin to obejrzy. No fajnie, no. Czy twoje życie, na przykład to, jak wyglądasz, jakim jesteś człowiekiem, twoja śmiałość, twój taki esprit jest ucieczką od Lubina? Jesteś trochę mentalnym dzieckiem ucieczki od Lubina? Nie wczuwam się tak miastowo w to. Na pewno więcej mi tam przeszkodziło niż pomogło. Ok. Ale też jakoś tam ukształtowało przez to, że ja teraz jestem taki. Znaczy nie przez to, tylko ukształtowało to, że teraz jestem taki. Co chciałeś powiedzieć teraz? A Tarchomin, mój drogi kolego, no. Nigdy w życiu nie byłem. Od razu mówię, ja jestem z centrum. Rozumiem. Myśmy na Tarchomin jeździli na wakacje. Okej. Więc to byłeś jednak. No byłem. Słuchaj, no ale to zapraszam. Przyjeżdżałem na Białołękę, żeby kroić samochody. Powiedz mi, Tarchomin to jest coś, co spełnia takie... Nie będę mówił waszym językiem, że to jest taki neighborhood, dirty neighborhood. No, wiesz co... Kazimierz, no... co powiedziałem po angielsku? Sąsiedztwo. Excellent. No. No słuchaj, no to wracając do Tarchomina, no to ja się jaram, że jestem, wiesz, z tego miejsca, bo mało jest raperów ogólnie z Tarchomina. Ja kojarzę jakby siebie, Pelsona z Molesty Evenement, no i jeszcze jest mój ziomal Chopin. I jakby jaram się tym, że jestem tam od początku, że cały czas mimo tego, że wiesz, miałem możliwości uprowadzenia się gdzie indziej, no to jestem stamtąd, mieszkam tam i po prostu nie potrzebuję być gdzieś dalej. To no, nie? Chopina słucham. Z Tarchomina. Oj, Kazimierz. Chopin z Tarchomina.